Dzień dobry, baby, w ten piękny, słoneczny dzień. Dobry, witamy. Tak, Max jest ze mną. Ktoś tu musi prowadzić samochód, prawda? Buon ferragosto a tutti quanti. Oggi 15 agosto. Tak, dzisiaj mamy 15 sierpnia. In Italia è ferragosto. I we Włoszech świętujemy ferragosto. Czyli dla tych wszystkich, którzy w tej chwili są we Włoszech i którzy nas oglądają, a wiemy, że takie są tutaj osoby na moim kanale, życzymy buon ferragosto, mimo tego, że oglądacie i tak ten vlog później. A dzisiaj my świętujemy w Polsce, mamy co? Święto Wojska Polskiego. Wojska Polskiego? Tak, Wojska Polskiego. Powiedz jeszcze raz. Jeszcze raz. Wojska Polskiego. Nie Wolska, tylko Wojska. Wojska. Brawo! Słuchajcie, dzisiaj odbywa się w Warszawie przepiękna parada. Natomiast my nie idziemy na tą parabę. Parabę. Tak, paradę. Nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. Od rana nie mogę się wysłowić. Natomiast jeszcze raz, paradę. Paradę. O. Natomiast, słuchajcie, dostaliśmy cynk od mojego taty, żeby wybrać się w troszeczkę inne miejsce i zobaczyć nasze przepiękne orlęta przelatujące nad Warszawą. O Jezu, nie dość, że nie mogę się wysłowić, też się duszę. Ja nie wiem, co mi się dzisiaj dzieje. Nie wiem, co mi się dzisiaj dzieje, słuchajcie. Dobrze, pomału. Także chciałam powiedzieć, że jedziemy zobaczyć pokaz naszych pięknych orląt, czyli przelatujących nad Warszawą samolotów. A ponieważ wy wiecie doskonale, że moja rodzina to są sami wojskowi, więc nie mogliśmy sobie przepuścić takiej okazji. Tata do mnie zadzwonił, powiedział gdzie, co i jak, gdzie mamy się ustawić, żeby dobrze widzieć. Dokładnie mnie pokierował, ponieważ lotnictwo to jest nasza dziedzina, że tak to ujmę. O. Także jedziemy, przejdziemy się też kawałeczek spacerkiem, potem ustawimy się tam, gdzie trzeba. Pokażę wam, jak to wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że uda mi się złapać jakieś dobre ujęcia. A potem nie wiem, jak ten dzień się potoczy. Nie mamy, słuchajcie, żadnych jakichś takich specyficznych planów. Także dzisiaj stawiamy na relaks, na odpoczynek. No i przede wszystkim życzymy wam miłego oglądania. Spacerek zaliczony. Jesteśmy teraz w tej nowej części bulwaru Wiślanych. Pamiętacie vlog, jak pokazywałam wam tą starszą część, w sensie tą tamtą bardziej stronę, bliżej Stadionu Narodowego. A teraz od kilku dni podobno właśnie jest otwarta ta nowa część. Chociaż powiem wam, że tutaj jeszcze dużo brakuje, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne. I myślę, że w przyszłym roku będzie to pięknie zrobione. Natomiast ta nowa część jest o wiele, wiele ładniejsza, czystsza, przyjemniejsza,
No i warta przede wszystkim zobaczenia, ale powiem wam, że jestem ciekawa, jak ona wygląda wieczorem. Też widziałam u niektórych blogerek już na Instagramie, że były tutaj, odwiedziły właśnie to miejsce wieczorem i wygląda przepięknie. Także myślę, że czeka nas jeszcze jedna wyprawa właśnie tutaj w nową część Bulwarów Wiślanych. A teraz słuchajcie, idziemy na most i zaraz będziemy patrzeć, oglądać, jak wygląda, patrzeć, oglądać pokaz samolotów. Postanowiliśmy, że pojedziemy coś zjeść, a w sumie to powiem wam, że przyszła nam ochota na burgery. Tak, Max? Ja na burgery. Więc jedziemy do centrum, a w sumie to gdzieś tutaj w okolice Nowy Świat, Chmielna. Tam chyba jest Bobby Burger i chyba pójdziemy właśnie tam na te burgery. Zobaczymy, co będzie. O, zobacz, jesteśmy, słuchajcie, teraz właśnie przejeżdżam przez Saską i masa ludzi tutaj na francuskiej. Co? O, zobacz, ile tam jest ludzi. No, ciekawie, zaraz wam pokażę. A powiem wam też przy okazji, że druga część dnia, czyli w sumie całe popołudnie, odbyła się w domu. Spędziliśmy ją w domu, relaksowaliśmy się, ja czytałam książkę, Max oglądał film i spędziliśmy całkiem przyjemnie. No ale tak jak mówię, zgłodnieliśmy. Także jedziemy coś zjeść. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, how can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things, I never needed gifts or diamond rings, all I Jak zwykle zmieniliśmy program, mieliśmy iść na burgera, a stwierdziliśmy, że zjemy pizzę i gdzie wylądowaliśmy? W Pizza Italiano, sprawdzone nasze miejsce. Ja już sobie zamówiłam bellini truskawkowe, także zaraz powinniśmy dostać, ale jeszcze nie wiem, jakie weźmiemy pizzę, zaraz się wszystko okaże. Ma, discreto, eh?
skrytki. Wiesz, co by się przydało teraz? Coś słodkiego. Nie mamy w domu nic słodkiego, jakieś ciastka chyba tylko. A, mam czekoladę, mam trochę pączek. O, ty, jaki pączek? Pączek? Ja te pączki to już wczoraj zjadłam. Tutti? Tak, wszystkie. Naprawdę? No. No bo były dobre. Z marmeladą, słuchajcie, morelową. Przepyszne. Pyszne pączusie. No właśnie, nie mamy nic takiego. Chciałabym mieć czekoladę i biskot. Dobra, mamy jakieś ciastki. Miałem bel film. Coś na Rajuno chyba. Może być. Zobaczymy jakiś film. Słuchajcie, skończyliśmy wszystkie nasze seriale. Więc jeśli możecie nam polecić coś dobrego do oglądania, to z miłą chęcią przyjmiemy wszystkie sugestie. Co prawda leci dalej Gra o Tron. Kto z was ogląda Grę o Tron? Trono delle Spade. Trono delle Spade, no. My oczywiście każdy poniedziałek wieczorem oglądamy. No, także jeżeli możecie nam polecić jakiś dobry film, to z miłą chęcią. Co, wracamy do domu, idziemy spać. Nie no, idziemy oglądać film. Herbatka, relaks. A jutro już wracamy do rzeczywistości. Do pracy. Ja mam do końca tygodnia relaks, wakacje. Także ja odpoczywam. No dobrze, kochani, no to co? Żegnamy się z wami. Miło było, ale się skończyło. Do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki bam! Buziaki bam!